Wyników, które widzieliście. Bardzo często jest tak, że jak ja dość dużo latam też na śmigłowcu z załogą medyczną i ciężko mi nieraz jest znaleźć z góry miejsce, gdzie nas ktoś wzywał, bo często jest tak, że dostaję współrzędne z GPS-u i ze śmigłowca nie jestem w stanie dokładnie określić tego miejsca. Natomiast jak jest na przykład duża grupa osób pod spodem, to nie wiem, kto potrzebuje tej pomocy. Nie wiem, gdzie mam, do kogo mam tak naprawdę przylecieć i udzielić tej pomocy. Więc mówi się o takich znakach, które pokazują dla załogi śmigłowca w górach bardzo często, czy jesteś nam potrzebny, czy nie. To są sygnały, które mówią o tym, że jeżeli damy ręce jedna do góry, druga na dół, to jest tak zwane N, czyli nie potrzebuje, no, nie potrzebuje pomocy, a dwie ręce do góry, to właśnie tutaj ciebie potrzebuje, jest. I warto o tym wiedzieć, bo często jest tak, że jak lecimy gdzieś nad dużą ilością osób, to każdy jeszcze gdzieś robi zdjęcia, każdy macha, i my wtedy nie wiemy, czy ta osoba potrzebuje pomocy, czy nie. A może być wśród tych osób właśnie ta, która wzywa tą pomoc, i nie będziemy w stanie jakby szybko się zaangażować. Więc warto o tym wiedzieć. Drugą formą wzywania pomocy to jest telefon komórkowy, czy tam generalnie telefon komórkowy w górach. I musimy zapamiętać sobie numery, które są ratownicze w górach, to jest 985 albo 601-100-300. I z tych numerów najczęściej korzystamy bezpośrednio w górach, bo łącząc się przez 112, jeżeli byśmy zadzwonili na 112, można tak to zrobić pewnie, że ktoś udzieli tej pomocy. Natomiast 112 to jest kłopot taki, że odbiera dyspozytor w Krakowie, który zarządza 112 i to jest w większości to jest dyspozytor karetki pogotowia albo straży pożarnej. I wtedy ten strażak albo dyspozytor karetki pogotowia, on przekierowuje dopiero rozmowę do ratowników górskich. I to chodzi o czas, czyli ten czas jakby się wydłuża. Natomiast jak zadzwonimy na 985 albo 601-100-300, to jest bezpośrednie połączenie z ratownikami górskimi. I słuchajcie, od jakiegoś czasu o tyle udoskonala się cały czas tej cywilizacji, rozwoju cywilizacji, nawet to wzywanie pomocy, że od jakiegoś czasu funkcjonuje taka bardzo fajna aplikacja Ratunek, która odbiera nam trochę robotę, bo dzięki temu, że mamy tą aplikację Ratunek, jeżeli ktoś się połączy przez taką aplikację Ratunek, to my jako ratownicy górscy, którzy przyjmujemy zgłoszenie, widzimy go dokładnie na mapie tą osobę. I kiedyś w dawnych czasach, jeżeli ktoś by zadzwonił i powiedział, że zgubił się w żubrowisku, no to taka akcja w żubrowisku zimą mogłaby trwać 3, 4, 5 godzin, żeby go znaleźć. Tutaj żubrowisko pod Turbaczem, nad Łopuszną i tam byśmy musieli szukać 4-5 godzin takiego delikwenta, który powiedział, że się zgubił w żubrowisku. Natomiast teraz akcja wygląda w ten sposób, że jeżeli ktoś zadzwoni z aplikacji Ratunek, to my jesteśmy w stanie go, widząc na mapie, jesteśmy w stanie do niego dotrzeć 15-20 minut na nartach. A często jest jeszcze tak, że jeżeli jest niedaleko szlaku, to my jesteśmy w stanie mu powiedzieć, podejdź do góry 100 metrów i skręć w prawo. I wtedy on po prostu podejdzie te 100 metrów, skręci w prawo i znajdzie się na szlaku. Bo na tej aplikacji my go dokładnie na mapie widzimy. I jeszcze, jeżeli zadzwoni drugi raz, to będziemy widzieć, w którym miejscu się, w którym kierunku się przemieszcza. Puszczę Wam taki filmik z tej aplikacji, który pokaże, jak ona funkcjonuje i jak to wygląda.